Na boisku numer 2 dopiero zakończył się mecz SoftServ MRW. Zespół MRW wygrywa 3-1. Za nami jest Piotrek, piłkarz zwycięski dzisiaj drużyny. Gratuluję Ci zwycięstwa, gratuluję Twojemu zespołowi. No chyba nie ma się do czego jeszcze przyczepić. Czy jednak dało się znaleźć jakieś mankamenty na minus? No, przede wszystkim cieszy pierwsza wygrana w tym sezonie, no, ponieważ po tych 4 meczach, gdzie wszystko było stykowe, i przegrywaliśmy jedną bramką, remisowaliśmy, w końcu udało się wygrać 3-1. No wiadomo, cieszymy się, bo w końcu jest to przełamanie, no a błędy zawsze są. I będzie analiza na pewno pomeczowa. Mamy tutaj w drużynie analityka, który wszystko dokładnie rozpisuje na części pierwsze. Zresztą widzieliśmy już w meczu, gdzie ktoś zrobił jakieś błędy, no i wiadomo, będziemy starać się grać lepiej. Chociaż trzeba powiedzieć, że z meczu na mecz jest coraz lepiej, ta gra wygląda lepiej i jest progres na pewno. A w momencie, kiedy prowadziliście, czy było w głowach coś takiego, że to się znowu może zakończyć remisem? Szczerze mówiąc, w tym meczu nie. Myślę, że wszyscy chłopacy czuliśmy, że jesteśmy w stanie ten mecz wygrać, że przeciwnik z minuty na minutę jest coraz słabszy. No i kwestią tego było po prostu udowodnienie, że no, jesteśmy dużą lepszą w tym meczu, no i udało się. Czy to wasza gra jakoś diametralnie różniła się od tych poprzednich meczów, czy jednak też element szczęścia dzisiaj wam dopisał? Szczęście sprzyja lepszym, tak? Podobno. Ale no, już wspomniałem, progres z każdym meczem jest. Tym bardziej, że jest to nasz pierwszy sezon. W większości chłopaków jest to pierwszy sezon tutaj. No i jednak specyfika gry na Euroligu jest troszeczkę inna niż na hali. Bo tak przeważnie spotykaliśmy się właśnie w gronie znajomych i non-stop graliśmy w piątkach. A tu jednak jest inna piłka, inna murawa, deszcz często. Gra się inaczej. No i kwestia przyzwyczajenia się, no, zajęła nam powiedzmy aż te 5 meczy, tak? No możemy nawet nazwać to sportową ligą deszczu. Tak troszeczkę żartobliwie. Mówisz, że gracie też na hali, czy można was też zobaczyć w innych rozgrywkach, może halowych? Nie, to jest totalnie amatorsko, tak. Po prostu jest grupka znajomych. Spotykamy się tak naprawdę może już od 10 lat. No i pomysł był taki, żeby po prostu zebrać znajomych. Znaleźć sponsora, gdzie się udało właśnie jeden z naszych graczy jest właścicielem firmy MRW właśnie. No wiadomo, wyłożył troszeczkę pieniążków. No i dzięki temu gramy, tak? Jest bardziej profesjonalnie niż tak po prostu grać na hali co tydzień. Czy ten wasz skład jest taki dość stały, czy jednak zmieniają się te nazwiska? Nie, jest bardzo stały. Po prostu wzięliśmy najlepszych ludzi, jakich się dało. Jest nas 8-9 chłopaków. Zawsze staramy się, żeby było 2 osoby na zmianę, bo to jest takie myślimy optimum, żeby każdy pograł odpowiednią ilość czasu, no i zgrywamy się, tak? To nie jest tak, że jest nas 15 i przychodzi na każdym 10 i praktycznie każdy gra po 10 minut i zawsze jest zgrywanie się na nowo. Nie, u nas jest stały skład, no i mówię, staramy się szlifować każdym meczem naszą grę. I na koniec, czego wam życzyć? Zwycięstw. Tego też życzę. Dziękuję bardzo. Dzięki.